Bo on ma też sporo emocji chyba ten gość. Sporo, które są takie tak. trochę też może miejscami niepoukładane. No, no bo on z jednej strony, widzisz, tak nie chce krzywdzić, a z drugiej nie rozmawia z tą swoją dziewczyną. No tak, bo cała rzecz... Spieprza z tego domu w ogóle, wiesz, nie wiadomo dlaczego, bo ona w sumie nie jest taka zła, ale... Czy nie jest zła, to tego jeszcze nie wiesz. Okay. No tak, bo proszę Państwa, wprowadzamy tak w ogóle w cały odcinek, wprowadzamy w ten sposób, że właściwie detektyw kłóci się ze swoją dziewczyną i wybiega z domu i w ogóle on z nią nie chce gadać. No wychodzi, nie wybiega. No nie, jeszcze nie wybiega, ale nie chce z nią w ogóle gadać, a ona jest taka dość natrętna. I ona jest dość taka natrętna i taka trochę teatralna, jakby próbuje go dopaść, próbuje go sprowokować do reakcji, a tam... Próbowałeś kiedyś przez dłuższy czas nie rozmawiać ze swoją partnerką? Ja? No. Nie, ale moja partnerka próbowała przez dłuższy czas nie rozmawiać ze mną. Kim jest Rafał Kryński? Nie jest moim alter ego. Na pewno nie jest moim alter ego. Ja taki nie jestem. Całe szczęście. No dobrze, no. Tak, a słuchaj, a jak ty myślisz? Dobrze, bo teraz no. Zobacz, ja będę cwaniakiem. Dawaj. Ty będę strasznym cwaniakiem. Ja znam scenariusz. Ty nie znasz scenariusza. Co mnie tutaj bardzo cieszy też w takiej sytuacji. Jak myślisz? No bo tak, oni się kłócą, oni mają kryzys i to robi takie wrażenie, że ta cała ich relacja za chwilę siądzie, w ogóle się rozleci. W ogóle, jak myślisz, czy oni się rozstaną, czy oni dadzą radę? Czy oni się dogadają? Ja bym chciał, żeby się dogadali. Ale czy się dogadają? Ciężko jeszcze wróżyć na razie. No, nie umiałbym zgadnąć. Sądząc po formie, to pewnie nie. Chyba, że będzie najpierw jakieś mocne, w sensie jakaś lawina nastąpi i doprowadzimy ich do takiej sytuacji, że naprawdę nie będzie co zbierać i oni się pozbierają wbrew wszystkiemu. Aha. To może być tak. Albo będzie tak, że to się po prostu rozpadnie i tak, tak się rozsypie, jak taki, wiesz, zamek z piasku, który wysycha, że już... Że z jednej i z drugiej strony jakby nie będzie w ogóle... Nie jakby, nie będzie w ogóle woli fajnie. Takiej fajnie. Porozumienia. Ciekawe. Może jeszcze pozmienią scenariusz? Nie. A jeszcze jest Małgosia, słuchaj, no tak, no bo mamy Jareckiego, twojego współpracownika, która jest twoją prawą ręką, no i tam pojawia się Małgosia w drugiej scenie, czyli dziewczyna, z którą ty kiedyś coś próbowałeś, no ale Małgosia wybrała sobie Jareckiego jako partnera, gdzieś tam te 10 lat temu mniej więcej tak, jak się jako licealiści, później wcześniej studenci się bujałeś z tym Jareckim jak z kolegą, tak. Tam się trafiały jakieś dziewczyny, no i ty bardzo chciałeś z tą Małgosią, ale ona sobie Jareckiego wybrała, no a to by się ta Matylda tak trochę przytrafiła, no więc już dobra, zostałeś z tą Matyldą, no ale tam będzie taka sytuacja, nie zdradzaj słuchaczom, że ta Małgosia trochę wróci, prawda? Co też druga scena no też sugeruje, no nie ma co ukrywać. Zdradzę tobie, zdradzę państwu, jest sporo bohaterów drugoplanowych, jest sporo wątków, są elementy podwójnej, wręcz takiej potrójnej gry, nikt nie wie, kto jest kto, każdy przed kim, każdego coś udaje, no bo tam detektyw reklamuje się jako dziennikarz w ogóle. I powiem tak, zdradzając, on się dalej będzie reklamował jako dziennikarz i on z tego w ogóle rozpędzi bardzo dużą taką pseudo-dziennikarską machinę. Okej. Okay. Stworzy fikcyjną redakcję w ogóle. Tak. Aż tak nawet? Tak, i na zatrudnia dziennikarzy w tej redakcji. I tak dalej. Tak, więc tam i będzie bardzo dużo bohaterów, w większości złych, ale też takich, którzy będą chcieli pomóc detektywowi, ale detektyw nie będzie wiedział, czy może im ufać. W ogóle. No będzie pewien problem z Małgosią i z Jareckim, nie ukrywajmy, prawda? A z tym Jareckim właśnie, a jak powiedzieć. Się z tym Jareckim, jaka to jest relacja, bo czy wy sobie możecie ufać? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Że on go nieświadomie ładuje w kłopoty, które mamy w pilocie. Bo Kryński oczywiście ma kryzys, on olewa, on w ogóle jest fajtłapą trochę, on jest pierdolą ten gość. On jakieś buty ma niedobre i łazi po tunelu w jakichś lakierkach. No to jest to, o czym mówię, że on chciałby być taki chyba. Ale też jest tak, trochę tego nie pokazaliśmy, że jak będzie ciężko, to on naprawdę będzie super pozbierany. I on będzie super dawał rady i on dlatego jest dobry. Czemu? Nie dlatego, on może nie dlatego jest dobry, że on jest dobry, tylko dlatego, że jak już wszystko jest do dupy, to on potrafi to pozbierać do kupy i uratować sytuację.
wiesz? Oczywiście taki prawdziwy Polak. Tak, jak się wszystko wali. Jak się wszystko wali, to jest to interwencja wtedy... kryzysowa, improwizacja, tak. Jazda. Ta, Polacy no. Zwani Włochami północy. Czyli ty uważasz, że jakby relacja z Jareckim to jest bezpieczna na razie? Myślę, że tak, bo Jarecki ma swoje problemy i on tak chyba... Nie podejrzewałbym go aż taką wnikliwość. Ty byś go podejrzewał, no dobra. Nie zdradzając. Nie uprzedzając faktów. Dobrze, i teraz no tak, słuchaj. Si, no. Tak, powiedzmy to widzom. Ja miałem załatwić przykładowe czerwone pudełko na dzisiejszego vloga. Nie załatwiłem. I to jest moment, kiedy mówimy o crowdfundingu. Słuchajcie, nie stać nas nawet na czerwone pudełko. Tak, drodzy Państwo, jesteśmy na polakpotrafi.pl/tunel, ponieważ zbieramy na czerwone pudełko. Między innymi. I na miliard innych rzeczy, które nam będą potrzebne. I na inne różne rekwizyty, które są całkiem duże i całkiem duże i jest ich w ogóle całkiem dużo też. Musimy je skonstruować. I wydają odpowiednie dźwięki. Tak.